Cześć wszystkim, dzisiaj Wam chciałem zaprezentować rowerek z firmy Cross. Jest to model Esker 4.0, znany na pewno wielu z Was, ale na osprzęcie nie Shimano, nie SRAM, nie Microshift, a chińskim L-Tut pod nazwą Cross KR7. I to się będzie dotyczyło tylnej przerzutki, jak i klamek. Co o tym rowerze? No, rower jest na ramie stalowej. Manetki KR7 całkiem dobrze, fajnie chodzą. Póki co rower jest dopiero nowy. Także wszystko się może przytrafić. No aczkolwiek opinie, klamki mają w miarę dobre, nawet niech porównywalne są do klamek z Campagnolo, którą fabrykę podobno wykupił jakiś czas temu Cross, także ciężko mi tu powiedzieć, czy to faktycznie tutaj ta linia w jakiś sposób do Campagnolo nawiązuje. Nigdy nie miałem takich klamek, jak ktoś wie, niech się wypowie. Kaseta również chińska, niejaka Sensach Road, 10 przełożeń. Jeśli chodzi o support, mamy tutaj Halotech 2, także w porządku, na plus. Korba ProWheel, też różne opinie na jej temat są, no ale może kiedyś się zmieni na coś lepszego, acz zobaczymy. Co dalej? Obręcze WTB ST123, fajne, lekkie, w miarę sztywne obręcze, plus taki, że można tutaj założyć opony bezdętkowe, one są już do tego, te obręcze, przystosowane, także tutaj duży plus. Jeśli chodzi o oponki, mamy tutaj 32C bodajże, z tego co pisał producent, a nie, 38C, o proszę, także chyba tutaj dali chyba inne, albo ja się pomyliłem. 38C z fajnym bieżniczkiem. Po lesie ok, po piasku też w miarę zauważyłem, że się ładnie trzymają, błotko też. Także ok. Duży plus, siodełko WTB, bardzo, bardzo miękkie siodełko. Na dłuższe wyprawy myślę, że da radę, tyłek nie będzie bolał. Owijka to też tutaj przy krosie, to jak dość często właśnie jest wspominane, dużo forumowiczów, dużo użytkowników właśnie mówi, że Cross daje bardzo, bardzo fajne owijki, miękkie, dość grube, no ogólnie solidne. Co jeszcze o tym rowerze można by powiedzieć? No waga, bo to jest tak, rozmiar L, waga jego wynosi 12,4 kg, także chyba tej tragedii nie ma. Małym minusem według mnie jest to, że linki nie są wpuszczane w ramę, także troszkę wystają tutaj, no ale jest jak jest, przeboleć można. Dużo jest otworów montażowych na koszyki, na jakieś, nie wiem, bagi, cokolwiek. Mamy tutaj na sztycy po obydwu stronach, tutaj na ramię u góry również, jak i pod spodem chyba. Tak, tylko że tutaj jest na jedną, nie wiem, dziwnie kurde to zrobili. Pod spodem jest, pod pancerzem, nie widzę, w każdym bądź razie. Widelec jest również stalowy, jak cała rama, także drgania pochłania bardzo ładnie. Może to nie jest karbon, ale naprawdę daje radę, jest ok. Musiałem baterię wymienić, dobra. Jeśli chodzi o hamulce, mamy tutaj hamulce Spire C. Są to hamulce dwutłoczkowe. Oczywiście są to linkowe hamulce mechaniczne. Mają bardzo dobrą opinię, bardzo ładnie hamują. Łatwe w użytkowaniu, w serwisowaniu, w ustawianiu. Także tutaj użytkownik nie powinien mieć żadnego problemu z nimi. No co więcej, no
Rower ma bardzo ciekawą linię, bardzo mi się ona podoba. To był jeden z motywów jego zakupu. Na dzień dzisiejszy katalogowo wygląda tak cena, że chyba sprawdzałem wczoraj, to kosztuje 3499 zł. Jak ja go kupowałem, to był to rocznik 2023. Teraz Cross ustawił już na swojej stronie, że to będzie też rocznik jako 2024. I ogólnie Escherów 4.0 na ich stronie są chyba jeszcze dwa. Tam różnica między nimi jest taka, że chyba jeden jest, ma ramę aluminiową, kolejny ma z karbonu widelec. Nie, tam przełożenia chyba jeszcze były przy jednym, że z przodu miał jeden blat, z tyłu chyba 11 przełożeń. No sami możecie zobaczyć tam, nie wiem, wklepać, zobaczyć jak to wygląda. No i tyle, no. Myślę, że za tą cenę warto taki rower nabyć. Dużo opinii na internecie jest na temat tego chińskiego sprzętu, że jest w miarę dobry. Do 105 ten model jest porównywalny jakościowo, jak i jeśli chodzi o... Czy warto kupić ten rower za tą cenę? No umówmy się, jeżeli będzie to wszystko chodziło tak jak chodzi dzisiaj, z ewentualnymi małymi poprawkami na hamulce, czy przerzutki, jakaś regulacja, czy coś, no to jak najbardziej taki rower za tą cenę warto kupić. Dużo plusów, jak siodełko, widelec, hamulce. No ogólnie rzecz biorąc wygląd, no dość ciekawie może wygląda, nie mówcie, że nie. Troszkę stylistycznie na starą, z lat 80. szosę. Z minusów, może nie aczkolwiek minusów, ale boję się właśnie o te przerzutki, żeby to one wytrzymały, żeby wszystko ładnie chodziło. O te klamki, żeby to się nie, w jakimś czasie nie rozwaliło. No, gwarancja niby 2 lata jest. Także jak coś się stanie, może reklamować u Crossa. Co jeszcze? W przyszłości na pewno będę chciał wymienić na opony bezrętkowe, skoro te koła dały mi tą możliwość. Więc jak one się zetrą, także myślę, że tutaj założymy bezrętkowe. No nic więcej, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś filmik nagram kolejny, jak przejadę powiedzmy te 500-600 km. Zobaczymy, jak to wszystko się zachowało, w jakim stanie, jak to działa. I dam znać w jakimś krótkim filmiku. Także jeżeli ktoś chce zainwestować w taki rower, można. Warto, myślę, że warto. Tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.